to przepiękne wtorkowe popołudnie witamy Państwa bardzo gorąco. Wielkie Święto Parafii Zabierzowskiej, Wielkie Święto Zabierzowa, Wielkie Święto całej Polski. To już, proszę Państwa, nasz trzeci cykliczny, doroczny orszak Święta Trzy Króli. Cieszymy się, że tak licznie Państwo nas przybyliście. Z roku na rok jest nas coraz więcej, więc chwała Wam za to, że ta przepiękna tradycja, która tak dopiero się rodzi w naszych sercach i nie tylko, powoli zdobywa coraz większą liczbę zwolenników. Korona to nie, ja mam taką oczywiście czapkę po krakowsku i nasze święto będzie wyglądało w sposób następujący. Za kilkanaście minut pojawi się nas któryś z kapłanów naszej parafii. Bardzo krótka modlitwa na początek, na rozpoczęcie tego naszego święta. A potem, proszę Państwa, rozpoczynamy ten już cykl właściwy naszego orszaku Trzech Króli. Tutaj, na tym parkingu, taka mini nasza maleńka szopka i w tej szopce czekają pastuszkowie, którzy za chwileczkę spotkają archanioła, który opowie im o święcie, o wydarzeniu, którego będą wiekopomnym świadkiem. Każdy z nas ma swoją gwiazdę, za którą idzie właśnie po to, aby odnaleźć sens i cel tego ziemskiego pielgrzymowania. Złożą swoje dary, czyli złotą mirrę i kadzidłę. I wiem, że Państwo macie również dzisiaj swoje dary dla najbardziej potrzebujących z terenu gminy, z terenu parafii Zabierzów. I te dary będzie można składać również w czasie tych jasełek. Pokolenia w orszaku. To jest konkurs dla osób dorosłych, ale także dla dzieci. Robicie Państwo zdjęcia swoimi aparatami fotograficznymi. I proszę Państwa, po wręczeniu nagrody uczestnikom będzie wspólne zdjęcie i dopiero... Czy zmęczyłem? Podobam ci się, czy nie? W dzięk Bożego Narodzenia dostrzegają oczy pasterzy i oczy mędrców. Jest to objawienie prawdy, dobra i piękna. Niech nasze oczy też to zobaczą. My będziemy poszukiwać tego wdzięku w ubogiej stajence. Jadą, jadą monachowie ze wschodu, czyj królowie. Jestem Bożą Córzką. Zwiastuję wesołe lata, że się wam Zbawiciel Świata narodził, więc bierzcie go przywitać. Widzi złone? A kajże ta łona, co ta goni bredzi? A czyż ty jest ślepy, co jeszcze nie widzisz? Przesy jeno łosy, ozierej w prawo w stronę, hań nad Betlejem widać wielką łonę. Ano, widzę, to prawda, ale to nie żarty. Tyś mi prawdę mówił, a ja byłem uparty. Widzisz? Mój Maćku, pastuszku, cóż was zrobimy? Chyba drugi pobudzimy. Bo wszystkich pobudzimy. Hej! Bracie, wstawajcie no! Popatrzcie no do góry. Idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone. Pieluszki spowite, w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski. On osłodzi wasze troski. Moi pastuszkowie, samiście słyszeli, co święci aniołowie do was powiedzieli. I no nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy, że mamy iść tam, gdzie się światło błyszczy. Ano, tak. Z gołymi rękami przed panem staniemy. Ja wezmę gołąbków w parkę. A ja poduszeczkę mało. Proszę Państwa, i teraz formujemy orszak Trzech Króli. Na sam początku jadą trzej królowie, wasyście swoich wiermków, a następnie idą pastuszkowie i zaraz za nimi ten wóz straży pożarnej, który, proszę Państwa, jest wozem technicznym. Cesarz Rzymu wydał dekret o spisie ludności i nakazał, aby każdy pojechał zapisać się do swojego miejsca pochodzenia. Śpieszny powitać Jezusa małego, który dziś dla nas cudem miłości wstąpił na ziemię
z nieba wysokiego. A przed nami kolejna kolęda, tym razem pójdźmy wszyscy do stajenki. Gwiazda, co mędrców wiedzie do Chrystusowej kołyski, niech nas do tego prowadzi źródła. A przed nami kolejna kolęda. I Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekamy, od proroków ogłoszonym, od narodów upragniony. Od proroków ogłoszony, od narodów. W żłobie wyznajemy Boga w Tobie. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. O szczęśliwy. I zgodnie z tradycją zapisaną w testamencie, na dworze króla Heroda pojawiają się trzej królowie. Dokąd, pozacni monarchowie, spieszycie na strygnących rumakach? Do Betlejem, gdzie dziecię z przeczystej panienki zrodzone, w stajence powite, w żłobie położone. To dzieciątko Jezus w Betlejem zrodzone, Król Dawidów pośrodzie. Królestwo Dawidów pośrodzie, a królestwo Jego nie będzie końca. Przeto spieszcie do stajenki, do Jezusa i panienki, rynkarami. Trafi moją koronę, ja ołtarze ci postawię w całym państwie. Drzwi trzeba i ofiary. Ja promienną gwiazdę zgaszę, która na niebie świeci dla dziecia. Ty przyj krwawą ofiarę, wymorduj wszystkie dzieci. Co nowonarodzone, wszystko dziś wyginie. Śmierć, śmierć każdej dziecinie. Chodź pod kosę, królu panie! Skończone twe panowanie! Pani, żebrze twojej łaski, dam ci me szkarłaty. Proszę o litość, dam ci te szkarłaty, okryj nimi nagie kości. Stąd na majestaty. Ja się nigdy nie wstydzę, choć szkielet mój nagi. Tronów i z werem szydzę, i z królewskiej powagi. I tak się zakończył żywot Heroda, a my dalej, proszę państwa, w naszym orszaku trzech króli. I na sam początek nic się nie zmieniło. Trzej królowie, czyli Kacper, Melchior i Baltazar, na koniach właśnie swoich biegunków udają się tym razem już ulicą Szkolną w kierunku ostatniego etapu swojego wędrowania, czyli do stajenki, w którym czeka już najświętsza rodzina. I Jezus, Maryja, dziękuję. Cieli wszystko złe, śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, klaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Na kolana to dziecię, to nasz Bóg, uczciwy niebios Pana, miłości służmy duch. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, klaniajcie się królowie.
godny sług. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie godny sług. Już powoli dochodzimy do żłóbka Najświętszej Rodziny, tam gdzie położony w tym żłobie jest Zbawiciel Świata. Prosimy wszystkich Państwa o zrobienie delikatnego spaleru, bo za chwilę między Wami pojawią się trzej królowie, którzy zgodnie z tradycją przyniosą Panu Jezusowi dary. Mój mały Maleńku, dla ciebie chciałabym bogatszy, piękniejszy mieć dom. Lecz godzin pałaców królewskich, kto w niebie zostawił tron. Witaj Jezu na tej ziemi, położonym w żłobie. Witają cię aniołowie, kłaniają się tobie. Cicho, cicho, dzieciąteczko, nie płacz już. Chór aniołów ci zaśpiewa. Lulajże, Jezu, nie lulajże, lulaj, a ty do maturu płaczu utulaj. Lulaj,
Patrzcie do szopki dączej królowie, idą w pięknych, długich szatach, koronach na głowie. Czyj królowie przyszli z mierną, kadzidłem i złotem, mierną człeka, złotem pana, a kadzidłem czczon kapłana. Sianie, nie masz domu, łóżeczka, przyda ci się choć mała poduszeczka. Choć skromne są nasze ofiary, Bóg patrzy na serca, nie na dary. U stóp twoich parę gołąbeczków składam i z wielkim szacunkiem się kłaniam. Tylko górole grają. Hej, pasterze! Patrzcie, chłopy! Ktoś tu pędzi przez te płoty! Długie pejsy, długa broda, a cóż to za dziwna moda? To ja, Mosie, Żydu Bogi. Ja mam trochę krótkie nogi, ale ja przez pole, ja przez błonie za wami pastuchy gonię. Ja chcę wiedzieć, ja chcę pytać. Ja chcę Mesjasza witać. Chcesz się kłaniać? To się kłania, ja z powrotem prędko ganiaj. Co ja słyszę, ej pastuchy, czemu macie w nosie muchy? Toż chęć moja bardzo szczera, ja wam będę za bankiera. I nauczę was moresu, jak się brać do interesu. Wy, pastuchy, zaśpiewajcie, wy nam trochę grosza dajcie, chociaż setkę by się zdało, chociaż setkę dać się godzi, a i droga nie zaszkodzi. Mości gospodarzu, domowy szafarzu, mości gospodyni, domowa mistrzyni, oka swoją łaskę, każu piec kiełbaskę, którą kiedy zjemy, to podziękujemy. Hej, kolęda, kolęda, którą kiedy zjemy, to podziękujemy. Hej, kolęda, kolęda. A przed państwem już niemal prawie w całości, za chwilę gospodarze tego święta, klub seniora w Zabierzowie i pastorałka Pytał się Pan Jezus jako małe dziecię. Prosimy ewentualnie osoby, które mają dary, o składanie na scenie po prawej stronie. Dziecko jest najpiękniej na tym Bożym świecie. Słyszy z nieba słowa, idź ty do Krakowa. Kolęda, kolęda. Nie blichaj stajęce, żółwek mój tu leży, ale wśród babelskich i mariackich wieży. Niechaj się świat dowie, nie ma jak w Krakowie. Hej, kolęda, kolęda. No i znowu się udało, moja forsa. Chociaż mało. Łapcie Żyda, ludzie, proszę, niech oddaje nasze grosze. Te pieniążki przekażemy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla Potrzebujących. Moi mili, dziękujemy wam wszystkim za te odwiedziny. To radość wielka dla Bożej dzieciny. A wy, białe gołębie, aby gołębie białe, lećcie w górę Bogu na chwałę i nieście wszystkim dobrą nowinę, że wśród nas gościmy Bożą dziecinę.
Proszę Państwa, i święty Józef wypuszcza te gołębie, symbole pokoju i szczęścia. Niech ten pokój i szczęście będzie z Państwem jak najdłużej. Przy tej pięknej pogodzie, która zdaje się być darem niebios, dla tych, którzy ten marsz zorganizowali, za tę inicjatywę sprzed 3 lat, serdecznie trzeba klubowi seniora dziękować. A wszystkim tym, którzy na tę inicjatywę w taki sposób odpowiedzieli i odpowiadają, również trzeba dziękować i mieć poczucie takiej satysfakcji, takiej radości, że nasza miejscowość jest wśród tych, po ulicach których orszaki Trzech Króli przeszły. Pan z wami. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do spotkania w następnym roku. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czekamy, czekamy jeszcze na tych najmłodszych króli. Tam jeszcze widzimy królową, ale jak najbardziej nie ma problemu, do nas tej dotrze. Rycerz jest ogólna kategoria, na pewno będzie. To co, wspólne zdjęcie prosimy. Udało się, udało się. Jeszcze mamy jakiegoś małego króla, no to bardzo prosimy do wspólnego zdjęcia. Po czekoladzie, tylko na razie zjedźcie po obiedzie, żeby nie przed obiadem, bo będzie mama z tatą to usiekrzywili. Rozdajemy te nagrody naszym milusińskim. Podziękowanie również Państwu, tak pięknie przygotowaliście swoje pociechy. Za Państwem już taka się kolejka bardzo duża stworzyła do naszej grobówki, ale na pewno każdemu starczy i będziemy dzisiaj Was częstować. Zapraszając Państwa serdecznie, mam nadzieję, że za rok również dopiszecie tak wyjątkowo ilościowo i również wyjątkowo, wyjątkowo na tym święcie Trzech Króli. No to co? Tyle. W Zabierzowie. Pierwszy to konkurs, jego nazwa to Radość w Orszaku, a drugi konkurs, którego nazwa brzmi to Pokolenia w Orszaku. Robicie Państwo w czasie dzisiejszego święta zdjęcia, można aparatem fotograficznym, można również smartfonem, a następnie przynajmniej 3 prace, albo ewentualnie więcej przysyłacie, czy wnosicie Państwo do sekretariatu Samorządowego Centrum Kultury i Promocji w Zabierzowie. Do dnia 23 stycznia 2015 roku. Następnie wszystkie prace są oceniane przez naszych specjalistów.